Szczęść Boże, ojciec Wojciech Surówka, dominikanin, duszpasterz wspólnoty Lednica 2000 i odpowiedzialny za spotkania lednickie. Znajdujemy się teraz na polach lednickich i z tego miejsca chrztu Polski chciałbym was, kochani, zaprosić do przeżycia 33-dniowych rekolekcji, które przygotują nas do zawierzenia Chrystusowi poprzez ręce Matki Bożej. Zawierzamy się Matce Bożej, Maryi, po to, żeby jeszcze głębiej zjednoczyć się z Chrystusem. Chrzest Święty to jest taki moment w życiu każdego z nas, gdy Bóg objął nas swoimi miłującymi ramionami i przygarnął nas do siebie. Te rekolekcje będą takim czasem, gdy pod przewodnictwem najlepszej naszej nauczycielki, Maryi, będziemy się starali odkryć na nowo w sobie ten dar Chrztu Świętego, świętości, którą Bóg złożył w naszych sercach w momencie Chrztu Świętego. Przygotowaliśmy dla was teksty Jana Pawła II, duchowego założyciela tego miejsca, duchowego założyciela ruchu lednickiego, w których Jan Paweł II prowadzi nas poprzez te 33 dni rekolekcji, abyśmy mogli jeszcze lepiej poznać Chrystusa, jeszcze bardziej ukochać i poznać Matkę Bożą, Maryję, Matkę naszego Pana. Przygotowałem dla was wybór tekstów Jana Pawła II. Moje wprowadzenie będzie tylko wprowadzeniem do lektury. To, co najważniejsze możecie zrobić, to spokojnie przeczytać te teksty Jana Pawła II, wielkiego świętego naszych czasów, i spokojnie nad nimi medytować. To jest jakby zadanie. Ja jestem tylko tutaj po to, żeby wam pomóc, nie żeby zastępować Jana Pawła II, a już na pewno nie po to, żeby zastępować Pana Boga i Jego łaskę, która działa w waszych sercach. Oddajcie się spokojnie Matce Bożej, niech ona nas przez ten czas prowadzi i wszystko będzie dobrze. Odkryjemy w sobie ten wielki dar świętości, który w sobie nosimy.